Nie lubię totalnie. No to już dym. Możesz się zdziwić. Ja pierdzie. Co się dzieje? Partiatix! Reklama! Siema widzowie, szybka reklamka najtańszej giereczki oczywiście na Eneba. Już pokazuję co jak, tylko oczywiście zachęcam do używania mojego linku. Pierwszy link w opisie. Wtedy Eneba wie, że jesteście ode mnie. Dzięki czemu współpraca dalej trwa. Także oczywiście zachęcam. Dziękuję, że używacie. Bo dzięki wam współpraca już bardzo długo jest z Enebą. Także piękna sprawa, serduszko dla was. Ja już pokazuję co jak i jeszcze kodzik wam pokażę, którego na Enebie nie wyświetla się, bo to mi wysłała Eneba dla widzów. Taki kodzik, także zaraz pokażę, że było taniej. Już idziemy na Enebę. Pyk, jesteśmy na Enebie, wpisz LOL, Enter, masz rzeczy do League Legend, Valoranta i tak dalej. Tu masz gry, Steam gry. O, tutaj na głównej ci się poleca to, co przeglądałeś. Ja przeglądałem to, to raz kliknąłem, żeby się zobaczyć, czemu taka cena. Się okazało, że tej gry się na Steamie nie da kupić, także no unikat. Unikat na Enebie dostępny. Ale co, tu Hogwarcik, no to są gry polecane, te co przeglądałeś, tak jak powiedziałem, Days Gone też kupiłem na Enebie, 40 zł, to jest ta nowa gierka, ale ona jest chyba w Game Passie, czy coś takiego, więc nie wiem, czy to tą grę w ogóle warto kupować, poza tym ona jest trochę taka, ta gra, taka podróbka Sekiro, ale może zagram w Steam gry. Wejdźcie sobie, zobaczcie, jakaś giereczka dla was, nie macie w co grać, liga was znudziła, macie dosyć ligi, Minecrafta macie 5 godzin, nie chce wam się, może znajdziecie sobie tu coś dla siebie, możecie przeglądać kategorie gier, brać jak macie ochotę i wpisać konkretny tytuł też gry, ale wam pokażę kodzik. Już pokazuję na przykładzie, tego Mortal Kombat 11, dodaj do koszyka. I teraz pójdźmy, pokaż koszyk i teraz patrz, mam kodzik i tak, Poland 10, Apple, pyk, minus 10% giereczka, macie tutaj 10% taniej, to działa tylko w Polsce ten kodzik i to działa dwa razy na IP do 400 zł zakupy. Także możecie sobie raz kupić taniej, jak macie gierkę na oku, a drugi raz, jakbyście chcieli użyć kodziku, to polecam już większe zakupy zrobić, bo 10% wszystkich gier na Enebie, jakie są, działa i do 20 marca jest ten kodzik, także mega polecam go używać. 20 marca? Tak, do 20 marca. I także polecam 10% taniej wszystko na Enebie, także no co, do 400 zł zakupy, dwa razy możesz, więc 800. Ja giga polecam, myślę, że też kupię jakąś giereczkę na przyszłość, to na streamie już pewnie coś wybierzemy. Poland 10. Polecam przez pierwszy link w opisie, żeby wiedzieli, że jesteście ode mnie i dopiero potem użyć tego kodziku, jak już wejdziecie przez link. Zapraszam do oglądania ligi dalej. Dzięki, że jesteście. Dzięki widzowie, bo to dzięki wam jest partner. Kocham was. Siema. A co on gadał? Kasia jest kelnerką i fotomodelką. I mimo młodego wieku ma spory bagaż doświadczeń. Po 6 latach bycia samą. Byłam też po ciężkim związku. A ile ona ma lat? 6 lat temu. Ty nie tylko studenci tutaj, ona nie jest studentką. Byłam sama, trafił się chłopak, któremu jak nigdy zaufałam. Ona wódkę pije na śniadanie? Mamuśka, ile ma lat, bo nie słyszałem. Stwierdził, że to nie jest dla niego i woli młodszą po prostu. I znowu jest singielką. Zostałam szybko mamą w technikum, ale nie żałuję tego. Mówię, moja córa jest moją podporą życiową, jest moim słońcem. Nie, nie 40, 30 coś ja ma w takim razie. Ledwo ponad 30 lat ma. Czekaj, co tam był za napis? Singielka spotka się z trzema facetami. Mamy tradycję? Okej. Okay. To też się tyczy policji. To też się tyczy... Nie. Ale tylko jeden... Ja się będę bał mówić coś do tego chłopa, widzowie. Jak on ma takie znaki na drzwiach, szum mnie znajdzie. Ale oschła. Jak stara baba bez kitu. To pierwszy taki program, w którym... Oschła jak stara baba bez kitu. Kit jest potrzebny, żeby nie była oschła? Będące w stałych związkach pozwolą to nie ma sensu. Partnerom na flirt. Cześć, mam na imię Przemek, mam 28 lat, gram w zespole Disco Polo. Mateusz to bad boy, który z prawem jest na bakier. Cześć, mam na imię Mateusz, mam 29 lat, zajmuję się szybkimi samochodami i jestem kibicem. Ale to moja żona. Ja pierdzie. Niezłe ciacho. Cześć, mam na imię Jacek, mam 28 lat. W ogóle nie pasuje ten typ do tego obrazka. Giga czat, no.
Wygląda jak gigaczat trochę. Przemek ma wiele fanek. Co myślisz o tej piosence, Mordko? Jo. Z Nitro nagrał odcinek. Nitro ocenia TikToki. Z Disco Polo. Nie mogę. Ja pierdziel. Żeby być tak samo, nie kłamę, więc ja jestem szczerym facetem, po prostu będę całkowicie szczery. Szczery, szczery facet, a mówi, że fajnie mu się tą muzykę robi. Coś tu nie gra, widzowie. Jeszcze, że mu się to podoba. Śmieszne ma buty, nie? Śmieszą mnie te buty, a ciebie? Takie pantofle. Będę zamknięta na to i dam się otworzyć. Ty Kazę to kłamał. Gadał, że tutaj tylko studenci występują, bo nie mają pieniędzy. Oni wszyscy mają ponad 30 lat w programie. I są po więzieniach i tak dalej. Co to za milf? No normalny, z dzieckiem. Kasia? No to jest taka starsza pani, widzę. Starsza pani, no jest moc, widzowie. Starsza pani przyszła po cukier. Dobra, trzeba szybko zerknąć na jego kanał. Rąpę? Nie ma czegoś takiego. Ty, oni mają 20 milionów wyświetleń na jednej piosence, ale tego chłopa tam nie ma. On jest chyba już w jakiejś nowej ekipie, gdzie już upadek mocny. Paserati w dupę? Ten teledysk nie ma na celu obrażenia żadnego z posiadaczy tego jakże wspaniałego pojazdu. Ja pierdolę. Ty, on jest naćpany? Zobacz jego oczy. On musiał się naćpać, żeby to nagrać, więc chyba jest. Nie, jest coś nie tak. Płakał, jak sprzedawał, coś kojarzy. Kubańczyk po roku w Słowacji, no. On to puścił, to nawet będzie drugi raz. Ale przecież jego tam nawet nie ma w tej piosence. Czemu on mówi, że to jego mitoman pieprzony? Chłop se coś wkręcił, że jest disco polowcem, puszcza ludziom jakieś Paserati. Co tu się dzieje? Ale w łóżku musi być chyba dobra. To jest lata śmierci. Co? Koleżko. Dziecka. Tak, miałem z byłą dziewczyną dziecko. O kurczę. I musieliśmy usunąć w Warszawie. Czaj, co? Poszli do kliniki aborcyjnej, a potem z to wytatuował? To ma sens w ogóle? To może teraz zaiskrzy. Przez żołądek do serca. Dobra. No jakżeś nie jadła cały dzień, to... Dobra. Nie wiem, jakieś gotowe jedzenie przygotował. Cebula? W sklepie. Zagrzał i jest. E, ten kolego mu ciśnie non stop, czemu? Nie wiem, czy to coś z tego wyjdzie. No nie wiem, niech spróbują troszkę się zbliżyć, no bo tak to są na razie tak troszkę na dystans. Ty, no baba mu leżała na brzuchu, ten kolega ogląda to co my? Świetna jest. Chodź, zatańczymy. Dobra. Ta już zakochana w nim. Chemii raczej chyba nie ma. Nie mogę! Nie, ten koleżka jest w dupę jakiś upośledzony. Nie mogę z tego koleżki, jak ona zakochana w nim, a ten chemii nie ma. Czas na kumpel przerwę, dupy, czyli no. Pierwsze komentarze i... To nie mój typ w ogóle. No ja, co? Ty jednak kolega lepiej widzisz my. Jednak kolega, disco polo, mózg mu tak zrobiło. Albo ona kłamie. Dawaj, rozkręć tą imprezę, to nie to. Ja NPC, ty. Nie no, GTA San Andreas, przysięgam ci, że GTA San Andreas, znowu, albo Gothic, poszedłeś do czerwonej latarni, masz 10 lat, z dym. Jest dobrze. Ja myślałem, że taka, wiesz, taka starsza, to jest taka, nie wiem, czy to mamuśka, czy nie, ale to takie, takie to są troszeczkę szalone, kurde. Dziękuję. Ten kolega, on ma takie analizy z dupy, nie wyrobię. A, wrażenia są pozytywne. Powiem, jestem w sumie w szoku, że pierwszy raz intuicja, nie wiem dlaczego, daje mi poznać po tym, że on mówił prawdę. Kojarzysz ją? No na jakichś teledyskach występuje. Ale nie na POR, tylko na YouTubie. Zbieraj chłopaków, no ja już mam 5. Kłamstwo, bo ten filmik dowodzi, że kibole umieją z telefonu korzystać. Nie no. Nie no, żartuję przecież, on jest normalni ludzie. Miałem o nim nic nie mówić, on mnie znajdzie i zabije w GTA. Przyjechałem z Anglii i chciałem po prostu sobie... Poru... Tak. Ale
Mocna geneza. Geneza planety małp. Ale się nie udało dokładnie. Ich pasją są wyprawy po Polsce. Ja go kocham za to, że nie jest taki sztuczny. Nie, nie jesteś sztuczny. Jesteś ale kocham cię za to, że jesteś prawdziwy. A co może, czego nie może na randce w ciemno? Niech poczuje dziewczyna. Niech poczuje bolca. Ale ja też mogę. Ja Jezus Mario. Nie jest walka o trzy koła naprawdę zacięta. Jeszcze chłop nie ma zębów przednich dwóch. Bolca. Może pluć jadem przez tą dziurę. Zasmakuje to proszę. Karolak ma większą przerwę. Ale ja nic nie mówię na niego, bo mi dopieprzy, także ja go lubię jak coś. Fajny ziom. Same wypadają. Tobie co innego codziennie wypada. Wszystko wzięłaś? Co mu wypada? Dysk? Co mu wypada? Odbyt? Zęby? No to raz mu wypadły. No ja tu mam... I można działać. Dobrze jest. Myślę, że dzisiaj... Jest ciężko, no bo jest ciężko. Ja pierdolę. Weź ją kurwa, obrotę, niech wie. Dobrze, cześć. Co tu się w dupę dzieje? Przysięgam ci. Nie lubię totalnie. No to już możesz się zdziwić. Ja pierdolę. Co się dzieje? Joker, polska wersja. Widź. No trzyma. Nie wierzę. Czemu taki napis? No zależy gdzie pracujesz, co byś wiedziała. Pracujesz w policji? Nie. No to możesz być, zapraszam. Ona się zachowuje jak pewien streamer, nie? Znaczy, nie ona, on. Może to, a to nie jest ten streamer? Bo twarzy nie widać. Coś o policji gada? Coś tu nie gra. Czy ona się tak przestraszyła jego twarzy? Nie podoba mu się. Nie, z tą maską żartowałem, nie? Nie wiem, się ma. No, zawał dostanie. Jak to wampir z Bytomia? No, lepiej się bać. Zupę chmielową lubisz? Zupa chmielowa, ja. Nie. Nie wiem, może coś... Nie wiem, no... Serio? No, bo, no nie wiem, no ale... Pizza czemu on wygryzł tylko w środku? Jak on to zrobił, nie mając przednich zębów? No szczerze mówiąc, nie lubię takich kolesi jak ty. Czemu? Tego typu. Czyli jakiego? No, czyli takiego typu jak ty jesteś. Którzy się biją przede wszystkim. Kurde, co on żre? Dobra, a jakbym ci teraz obiecał i dał słowo i oddał ci serce, nawet w rękach ci dam i obiecuję ci, że więcej się nie będę bił? Obiecanki, cacanki, już przeżyłam te rzeczy i nie przemówisz do mnie, czaisz? Widać, taka na ostro, do dzioba to lubi, na pewno. I zobaczymy. Zdenerwowała się, że jej nie przypadł do gustu. Zdenerwowała się. Kurde, pokaż, kto jest Bogiem i daj jej piekło. No, miałam do czynienia z takim... Co? Z tyłu deska, tyłu. Z przodu deska. I na imię ma pewnie weź mi pościj orzeszka. +500 jest madowane, widzowie. Nie no, przysięgam ci, że to jest ciężki program. 500+ abuser, no. Nie no, ja gadam, szkoda mnie znajdzie. Fajny typ. Dobra, nie ogarnia jak coś. Dobry typ, fajny chłop. A czyje to jest zdjęcie? Co to jest? 500+ abusing. Wielki plan się zaczyna, widzę. Okej. Okay. Ty chuj, już spaliłeś, kur... A tamto... Ona jest mózgiem, on mięśnie. Ramionczka, czuję Sanika, to. To czyje... Co? Gdzie rapujesz? No rapuję normalnie na scenie. Ale oschła. Jak stara baba bez kitu. Kiedyś to była. Jak stara baba bez kitu. Jok. Dobra, posłuchajmy freestyle'u. Oschła. Jak stara baba bez kitu. Kiedyś to była sytuacja kultowa. Zaraz po buchu holenderski towar długo trzymany na głębokim dechu półnia. Beztrosko zanosi cię o śmiechu. Tego już nie ma, te czasy odeszły. Jestem po środku, znaczy czasem w sydabnim progowie. Też muszę walczyć. Co? Przy... Jestem w życiu cele tak jak i każdy. Chcę mieć dziewczynę, chcę być rozważny. Ha
To brzmi jak ten, pierwsza spowiedź w kościele w wieku 12 lat. Idziesz i tak. I ksiądz ci tak puka tylko, żeś wypieprzał już. Aha. Kurwa, zatkałem. Aha. A co masz wytatuowane na ręce? Jaki, co to za napis? Vide cul fide. Co to znaczy? Pod komu ufasz? No nie mogę, no nie mogę. Ten typ to jest... On, to jest na, teraz wierzę, że to jest ustawione. On wygląda jak... On jest jak z memów totalnie. No sakra, no mówię ci już. Pyski to taki pustak chodzący. Ciekawe, kto to mówi. I tu nie mam oczywiście nikogo na myśli, żeby nie było, że typ do mnie jutro przyjedzie. O Jezu, no to pokaż Kaszankę. Ja do niej podchodzę, ona odchodzi. No wiesz. Że chyba będziemy pokaż Kaszankę? A w progu stoi jak nie wiem co, ty jakby chciała wypierdolić tej... No bo chce. Kurwa, już tu nie wracać. Ja pierdzielę. Pierwszy od czasu szóstej klasy, której nie skończyłeś, dobry wniosek. Pierwsze zadanie matematyczne, które rozwiązała. Od czasu szóstej klasy podstawowej. Nice. Jaką pozycję byś chciała wybrała? A co ciebie to interesuje? No tak, no jesteś kobietą, no Jezu, nie lubisz żadnej pozycji. No, tak. Ja pierdzie. Jesteś w moim zakresie, także puknij się. Puknij się. Dobra, to jakaś porażka. Ciekawe, co teraz lokarnum powie. No taka OM widać, że tutaj tatuaże ma, tutaj niby to, niby uśmieszki, a tak naprawdę ani do pogadania, ani do grania, ani do żartowania. Przerażona tym, co zobaczyłam, co doświadczyłam. Od takich ludzi właśnie trzymam się z dala i... La Carne, ten youtuber, co komentuje, a okej. Okay. ...się nadaje do domu pogrzebowego, przynajmniej jest sztywna. Użyło mnie, że przekreśliła mojego męża, bo sama święta nie jest, bo widać, że lubi napierdolić nieźle i się w dupę, w japę ci i w ogóle, a tak na... Ja pierdzielę, nie mogę, no nie mogę, no nie mogę z tego programu i z tych ludzi. Widzicie? I to dzięki temu, że... wprowadzili 500+ i te gówno inne, to oni funkcjonują. Gdyby tego nie było, tych ludzi nie byłoby w tym programie, a my byśmy się cieszyli, że tego nie widzimy. Niestety. Nie, naprawdę jest to ciężkie, ale oczywiście nikogo nie obrażam, żebym jutro nie dostał kosy pod żebra od tego chłopa. Kandydata, mistera, modela Jacka. Jesteśmy na pierwszym etapie związku, znamy się od kilku tygodni. I ona wygląda jak matka Wednesday, tej takiej... z rodzinki Adamsów. Mogę to się pochwalić, że jestem finalistą ubiegłorocznej edycji Mistera Polski. Taki facet. Co to jest Mister Polska? Branie. Wydaje mi się, że nie jestem w ogóle. To tak jest to, co Arnold Schwarzenegger startował? Ale on nie wygląda na dopieprzonego. No ale to jest, ale to nie jest paradokument jak szkoła. Nie, no widzowie, bez przesady, że przecież widać różnicę w grze aktorskiej w szkole ukrytej prawdziwym gównie. A w tym, no jakby oni tu grali, to by byli super aktorzy w takim razie. To jakim cudem w szkole tak dobrze nie grają? Nie no, wujaszek oszalał, ale on w dolarach zarabia. Dziękuję bardzo, wuj. Następnym razem, jak będę widział, że leżysz w bramie na Pietrynie, to zrobię sobie z tobą zdjęcie. Ok? Dobrze, dziękuję bardzo, nie ma problemu. Ale ja wtedy miałem gorszy dzień, no nie wypominaj mi tego. Pamiętam, cię spotkaliśmy się wtedy. Dzięki, wujek. Ty, która jest starsza, ta czy tamta Adams? Adams z rodzinki Adamsów. Która jest starsza mamuśka? Ona wygląda na starszą. Ona wygląda jak nauczycielka od polskiego. Ta Adams ma 80 lat. A czy dla ciebie? No. Moje ziemie sztańskie. Lubię. Czym się interesujesz? A czy tak, na co dzień sam. Ta w okularach lepsza, chyba ta, no. Jakieś rady na maturę ustną? A kiedy matura ustna będzie? Przecież jest luty, a czy marzec? Nie przejmuj się tym. W ogóle się tym nie przejmuj. To jest podstawowa w dupę rada. Chłopie, jest marzec. Wypieprzone jajca. Oglądaj sobie streama w spokoju. No, dwa, trzy. Widzowie, co myślicie o tym, że tak, żeby tak nosić spodnie? Bo ja bym nie mógł, szczerze. To jest dziwne. Że tak to wygląda jakoś, nie wiem. Ja rozumiem, jak tak zrobisz, jak jesteś na plaży i do wody stopami. Ale to dziwne, ja nie podoba mi się to. Jak się ma wodę w piwnicy, to tak trzeba, okej. Okay. A może ma wodę w kolanach?
Dlatego, bo chyba piwnicy nie ma. No widziałeś, to jest freestyle. Tak. Dobry, ale chłopiec wyluzowany jako pierwszy w tym programie, ale chyba dlatego, że on ma obycie, tak występuje na jakichś tych i tak dalej. Tych konkursach. Co on jej każe? Ja cię przytrzymam, żeby właśnie ten ciężar był na piętach. Teraz schodzimy w dół. Jeszcze. Nie, czekaj. I góra. Ej, serio, ta Adza Damsów wygląda na starszą od tej mamuśki. Chyba jest starsza. Op. Słaby to makijaż chyba, no. Stref erogennych i pieśń w namiętny sposób. To nie jego dziewczyna, tylko matka. Uwielbiam, jak ktoś mnie trafi w plecach. Zero S, Andrzej. Co się stało? Jakie zero S? O, dobrze. Już może mi postawić. 4% no, widzą? To trzeba doładować. Daily streamki. Teraz ja? Marcu. SG? Jak? Mega. I co myślicie, że Mister Polska zostawi tą rodzinkę Adamsów i będzie z mamuśką? Szczerze. Jak oni nie będą razem, to ja nie wierzę w miłość, tak szczerze. Tą wlazła na niego od razu. Wiesz co, skorzystam z łazienki, jak się nie obrazisz? Nie, jasne, spoko. Przecież nie może wysikać pecze, nie? Ona nawet nie słucha tego, co on do niej mówi, tylko na niego po prostu patrzy takim maszynem. Ja nie wierzę w miłość, jak ona nie będzie z 500 plus abuserem, z tym wampirem. Tak. Cześć, co? Ona pieprzy ta? Jak ona? Morticia się nazywa? Nie pamiętam. Rób dalej to, co robisz, bez kitu. Nie no. Są takie urządzenia, jak masz na aucie za dużo, wiesz czego, się da zmierzyć grubość. Ale nieważne, kto wie, o co mi chodzi, to wie, nieważne. Kto wie, ten wie. Evil Dog! Ej, szczerze, Evil Dog, najlepsza emotka. Co to jest, powiedz mi? Z bratem. Masz dziecko. Ja mam dziecko? No. Dobrze wiedzieć, bo nie wiedziałem. Nie. Gdzie on rozsiewa te plemniki w Polsce? Znowu świeżo. No jest misterem Polska, dobre geny trzeba przekazywać. Takie coś powinien chłop mieć, ale co to jest? Jesteś przystojny w ogóle, ale nie ufam facetom, którzy są aż tak przystojni. Może się podobać, w końcu jest modelem. I co? Lecisz na niego? O, żeby sobie popatrzyła. I co, zostajesz na noc dzisiaj? Znaczy nie u mnie, tylko ogólnie w Warszawie. Tak, zostajesz tak? Dzisiaj w Warszawie. No to druga randka w tym, klubie. W trójkątę swoją kobietą. Nie, bo mojej kobiety nie ma. Prosto ci w oczy to mówię. No właśnie nie, bo oczami właśnie się wraca, jak to mówi. Jest trochę tak, jakby kuzyn spotkał się z kuzynką. Wiesz co? A okłamuj się dalej, Adamsowa, okłamuj się. Zresztą tylko stepsister przyszła w dupę. No tak, nic tu, żadnej chemii, nic nie ma. No, mama zazdrosna o syna. W ogóle to są bardzo otwarci. Ej, ale wygląda identycznie. Tutaj bez makijażu i na filmie byłoby identycznie, gdyby zeszła ta warstwa. No zobacz. W dupę jest to samo. Jacek! Będę się pomału zbierać. Jacek, gdyby nie spotkał Gochy. Mister Polska. Trener personalny. No niestety. Kubeczek troszeczkę jest nie twój. Nie, troszeczkę dziecięcy. A co myślisz, że w prawdzie fazie nie powinien nosić różowych rzeczy? Albo mieć? No taki typowo dziecięcy jest. Ale dobra, no ale czy uważasz, że różowy kolor jest do faceta, czy nie? Jest, jak najbardziej, no, lubię faceta z różowym, ale... czajnik. Ale coś mi tutaj nie pasuje. Mamy dużą szansę na to, żeby wygrać. No w sumie z wampirem. No, wrażenia... A nie, wampir wygra, bo przecież no nie, nikt nie uwierzy, że wampir ma ubabę. Co pije jarba, ale końcówka już. A USG miał rację. Ale jednak te rzeczy tam zapomniałem. Przyznał się, kto by mu uwierzył. Sympatyczna dziewczyna, ale nie twój typ w ogóle. Nie twój typ. Jestem przekonana, że była tak mega podniecona tobą. No, nieważne co, mogłeś makaronie na uszy nawijać, już gówno z przedrażu. Był hydrant między nogami. Ja pierdzie. Ale wnerwiona ta Adamsowa jest, co?
Się dziwię, że nie wybiegła z pokoju i za kudły tą mamuśkę nie wytargała z nerwów. Jestem zmieszana troszeczkę, no. Dałeś to śpiewająco. Ona momentik w głowie, a Adam sobie wiadro szpachli na mordzie. Ale co ty piszesz? Zamieszał jej w głowie. Nie pisz, będzie tak. Miała twardy orzech do zgryzienia. Powiedz mi, przypomnij, kiedy wyszedłeś z więzienia? 3 tygodnie temu. 3 tygodnie temu. Co? No, mojego się strasznie przestraszyło. Masakra. Przemek. Dzień dobry. Dzień dobry. U ciebie ciężko mi cokolwiek zadać pytanie. Idealny. Ale no właśnie, nie wydajesz mi się idealny do końca też. Miałeś kiedy? Ten Alvaro? No to no. Niedawno w sumie. Bo on chce z tą mamuśką być. A chodzi ci o tego trenera, rzeczywiście. Rozpieprzoną ma to. Mój to wziął, mówię ci, pizzę, co nie? Poukładał te skrawki, poduszki, te końcówki na okrągło. I wiesz, i kisiel jeszcze jej dał. Średnia kolacja. Mimo wszystko sympatyczny. Nie wiem, z czego się cieszą 500 plusiarze, serio. Mogę jeszcze opowiedzieć, że wniosek 500 plus w ramkę oprawił i się chwalił. Już nie spędziłam ten czas. Nie wyrobię, przysięgam. No środkowy, powiem. Przemek. Udało się, celny strzał. Ty to ogarnęła. Ty, ale głosów nie ma, tylko u mnie? No i nie wiemy, co powiedzieli 500 plusiarze. No i lojno. Żona łobuza chyba bardziej prymitywna niż on sam. Ta Kaśka wygląda 20 razy lepiej od tej lafiryndy od mistera. Kolejna zakochana w Mister Polska, widzę. Mister Polska tytuł? To jest jakiś magnes, naprawdę. Is the world's cleanest milk. It has no lactose. No cholesterol, and it doesn't even come from an animal. This is the world's first milk that is made without a cow. And these guys... Mega sus, ja pierdziel. These guys made it. Ciekawa, ile robili taką szklankę jedną. Ja pierdziel. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę!